Czarny Piątek jest potężny, a to nie koniec. Dzisiaj powinniśmy dostać Hero Picka wyzwania budowania składu. Wczorajszy content otrzymaliśmy ikonę podstawową bez żadnego ograniczenia do wykonania trzykrotnie. Poszczególne karty Thunder już kwalifikują się do upgrade'ów. Za nami pierwsze spotkanie ligowe, od których zależał los na przykład Dejonga. No i potężna ewolucja nadchodzi, będzie można ewoluować kartę Hero. Znamy dokładne wymagania według przeciek. Siema, witam was tą niedzielę. Podczas eventu czarnopiątkowego dzieje się mnóstwo rzeczy, a przed nami jeszcze 5 dni kolejnego contentu związanego właśnie z tym wydarzeniem. Dlatego zostawcie lajka, jeśli możecie, wbijmy z 500. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo codziennie o 6 rano macie tutaj takie materiały. Sponsorem kanału jest Eneba, czyli strona, na której możecie kupić przeróżne produkty cyfrowe, tak jak doładowanie do PlayStation, do Xboxa, gift cardy lub gry. Eneba posiada bibliotekę ponad 20 tysięcy produktów cyfrowych, a w chwili obecnej mamy Czarny Piątek, więc możecie zapoznać się z ofertą, która jest na stronie, a właśnie w takich dniach jak teraz, tym bardziej możecie liczyć na różne promocje. Wszelkie linki macie tutaj w opisie, zapraszam was do zapoznania się i skorzystania tak naprawdę czy z wyszukiwarki, obecnie też IEFC jest oczywiście dużo tańsze, szczególnie w obecnym etapie gry. Natomiast oczywiście, jeśli się na coś skusicie, jeśli będziecie chcieli coś kupić, wpadacie tak naprawdę do koszyka, dodajecie tą rzecz, przechodzicie do płatności i macie do wykorzystania wiele metod płatności, to co widzicie tutaj na stronie. Ale tak jak mówię, Czarny Piątek jeszcze trwa, możecie zapoznać się z ofertą, a nuż znajdziecie coś właśnie dla siebie. Wszelkie linki macie w opisie. Dzisiaj będzie też trochę mniej zwięźle, mniej pocięte, na pewno mniej dynamiczne, ale pewnie po głosie już możecie usłyszeć, jak to u mnie wygląda. Natomiast no, content musimy tutaj ogarnąć i chwilę pogadać. Na samym początku przejdźmy do profitów. Słuchajcie, informy, czarne złoto, inaczej tego tu nie można nazwać, codziennie da się na nich zarabiać, codziennie odświeżenia podbijają te karty i tak naprawdę już nie wiem, jak liczyć, ile razy ogarnęliśmy zysk na tych informach. A żeby szybko przeskoczyć na przykład najtańszych kart złotych, no widać na nich progres, no bo słuchajcie, skoro karty 86 zaczynają chodzić ponad 11 tysięcy, a jeszcze wczoraj cały czas po 10 wisiały, karty 87 dobijają do 16, tak wiem, to nie jest wysoko, ale miałem menty po 14, szczególnie teraz wieczorem, kiedy to nagrywam, 8, 8, 25, 8, 9 oczywiście wyżej, najwyższe segmenty jak najbardziej żyją swoim życiem i one mogą być naprawdę specyficzne z tego powodu, że właśnie one są często uzupełnieniem do wielu SBC, które robicie. Natomiast przejdźmy sobie do wczorajszego kontentu, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Dostaliśmy ulepszenie podstawowej ikony. Ikona kompletnie bez żadnego, można powiedzieć, ograniczenia. Możecie trafić każdą kartę tutaj, najsłabszą i najlepszą jak Nazario. Natomiast do wykonania trzykrotnie za 3 dni odświeżenie, według tego co liczyłem, w środę o godzinie 19, to wyzwanie budowania składu powinno się odświeżyć. Koszt tego wyzwania w chwili obecnej to 276 tysięcy monet, więc niezbyt tanio, ale słuchajcie, to co nadchodzi jutro, to co pojawiło się w przeciekach, bo ta ikona tak naprawdę wczoraj też była likowana tylko gdzieś w nocy, to jest coś niesamowitego. Jedna paczka, jedno wyzwanie 86 z jednym informem oraz jedno wyzwanie 87. Natomiast szybko przechodzimy do tego, co nadchodzi dzisiaj. Bo w przeciekach pojawiła się informacja wczoraj, że dostaniemy Hero Picka, który powinien właśnie dzisiaj wieczorem pojawić się w wyzwaniu budowania składu. Nawet jest pytanie, ilekrotnie może być do wykonania. I z racji tego, że ikonę dostaliśmy trzykrotnie, to istnieje szansa, że dzisiaj dostaniemy kilkukrotnie do wykonania Hero Picka. A Hero Pick to już jest coś ciekawego. Ciekawe, czy będzie jeden z dwóch, czy może jeden z trzech. Jak do tego jej podejdzie, jak to wyceni i jak to wyzwanie budowania składu będzie wyglądać. Natomiast prawdopodobnie będzie wielokrotnie do wykonania i tak naprawdę, kiedy będziemy po weekendzie, po największych openingach, to te karty segmentowe mogą dostać drugie życie, mogą rosnąć szczególnie w kierunku kolejnego czwartku i na to możemy najmocniej liczyć, bo tak naprawdę na kartach złotych segmentach dotychczas zbyt kolorowo nie było. Kiedy informy oddawały, kiedy karty Pro Life oddawały, to jeśli ktoś siedzi po prostu w segmentach, ma trochę problem, co nie zmienia faktu, że mamy nadzieję, że dalej to będzie ruszać i tak naprawdę wreszcie czymś mocnym to podniosą, a kontentu jest naprawdę niemiara. Natomiast drugi przeciek, który też może was bardzo zainteresować, ma nadejść ewolucja. Uwaga, ewolucja karty Hero i tak naprawdę przewidywane można być wymagania. Nie bierzcie teraz wszystkich kart na ślepo, bo są one mocno podbite, ewolucja może być jakimś rozczarowaniem, może być bardzo kosmetyczna, może nikt nie robić, więc to nie jest temat do inwestycji, ale bardziej do informacji dla was. Po ewolucji w kilka sekund wszystko odbija. Natomiast wymagania, karta Hero, dodatkowo maksymalna ocena 86, maksymalne tempo 87, maksymalna defensywa 88, maksymalnie 8 playstyli i tak naprawdę zobaczymy, jaki będzie upgrade, o ile będzie po prostu ta ewolucja podkręcać te karty. Nie będę zagłębiał się, kto ile ma playstyli, natomiast maksymalnie 8 i pewnie nikt tego nie przekracza. Nie wiem w ogóle, jak to jest, ile najmaksymalnie playstyli może mieć karta bez jakiejś ewolucji i tak dalej. Natomiast sytuacja wygląda tak, to są karty, które kwalifikują się do tej ewolucji i nawet tutaj po procentowych wzrostach widzicie, jak to wygląda. Park bardzo potężny. Dodatkowo można zauważyć, że na przykład z tych wszystkich kart Cap de Villa też bardzo mocno urósł i te karty ogólnie podbiły zaraz po tej informacji. Zobaczymy, jak będzie w ciągu dnia, ale tak jak mówię, jeśli ewolucja wyjdzie tylko i wyłącznie kosmetyczna, to mogłoby to im zaszkodzić i inwestycja w tym momencie to jest dość spore ryzyko, jak to bywa przy ewolucjach. Natomiast codzienny content, codzienne ulepszenia, Dejong, to wiadomo, już mieliśmy wcześniej, ale dostaliśmy
też Depaya wyzwanie budowania składu, więc na dobrą sprawę czekamy jeszcze na Romero. Jeśli byśmy przeszli w chwili obecnej do Depaya, czy Depay jest bardzo opłacalnym wyzwaniem? No musicie sami zdecydować. 312 tysięcy monet i tak naprawdę odbiór społeczności może wam bardzo to uświadomić. 150 lajków w górę i aż 1000 w dół. Więc na dobrą sprawę zbyt wiele osób pewnie nie będzie się na to decydować. Patrząc na jego kartę, tutaj 85, 87, 84, to jeśli ktoś sobie robił po prostu tak naprawdę ewoluowanego Depaya, no to ten ewoluowany Depay wygląda lepiej. Natomiast przejdźmy dalej do kontentu, omówmy sobie co dostaliśmy. Dostaliśmy kolejne piki. Piki można robić, nie wiem czy tutaj będzie doskonale to widać, natomiast dokładnie. Kampania piłkarska 7-8 plus do wyboru, jeden z trzech pik, natomiast potrzeba przepalić cztery karty non-rare, jedną kartę rare. No i ogólnie tego kontentu jest potężna ilość. Co chwilę pojawiają się paczki, co chwilę pojawiają się jakieś zadania, cały czas można robić crafting i naprawdę czuję się w chwili obecnej, jakby to nie był po prostu listopad. Jakbyśmy byli gdzieś w maju, może kwietniu, a tak naprawdę może nawet czerwcu, kiedy te całe ewolucje, ten cały content, ewolucje, tutaj rozbudowy. Wybaczcie, jeśli dzisiaj się mylę, naprawdę ciężko mi się nagrywa ten materiał, ale codzienne materiały trzeba tutaj zachować, pewnie mniej merytoryczne albo mniej dynamiczne niż zwykle, ale coś sobie porozmawiamy. Zresztą, mówię chyba piąty raz, doskonale wiecie o co chodzi. Oscar w SBC, karta, którą warto zrobić, 10 tysięcy monet, karta 8.6, warta 11. Możecie sobie zrobić tylko i wyłącznie po to, żeby mieć go nawet jako foder, a nóż wam się tam, nie wiem, spodoba, zagracie jakąś jedną połowę tym zawodnikiem, a może inaczej, może w pewnym momencie ten Oscar będzie kwalifikował się do jakiejś ewolucji i też wam się przyda, chociaż w większości obstawiam, że przepalicie karty niewymienne, które macie, no i po prostu 86 wrzucicie sobie gdzieś indziej do wyzwań budowania składu, tak więc content przed nami bardzo ciekawy, natomiast przejdźmy do kart eventowych. Bo pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że te karty są dynamiczne. No i to wszystko macie w menu głównym gry, możecie zobaczyć jak to wygląda, jak te karty mogą mieć poszczególne upgrade'y właśnie tutaj na ekranie. Tak naprawdę za jeden wygrany mecz można już otrzymać tutaj upgrade w postaci jednego informa jakby. Więc na dobrą sprawę możemy zauważyć Silva, Bernardo Silva, dostaliśmy identyczną ewolucję na tego zawodnika. I niestety Bernardo Silva też spadł w tym przypadku. Dlaczego? Ponieważ City nie wygrało swojego spotkania i nie kwalifikuje się do upgrade'u. Identycznym przykładem jest tutaj Frankie de Jong. De Jong, który również Barcelona zremisowała, nie ma wygranej, więc tak naprawdę robi się problem dla niego, jak ewentualnie jego ścieżka po potencjalne upgrade'y może wyglądać, kiedy zobaczymy sobie 3-4 spotkania plus drugi inform. Jeden inform za jedną wygraną, tutaj już większa szansa, playstyle wiadomo spoko, ale wiele osób patrzy głównie na te informy, przynajmniej tak obstawiam, bo że te playstyle bez plusa też bardzo wam się podobają, powinny one być bardziej dopasowane do pozycji przynajmniej i tak tutaj zapowiadało. Natomiast sytuacja wygląda tak, że karty, które wygrały swoje spotkanie, idealnym przykładem, żebym wam pokazał, jest Joelinton, który oczywiście w chwili obecnej jest tańszy, ale wczoraj po wygranym spotkaniu miał naprawdę mocną odbitkę, żeby wam to pokazać tutaj dokładnie, 65-70 tysięcy, 41, tylko dlatego, że Newcastle wygrało, chwilowa odbitka na hajpie poszła w przypadku tej karty. Na dobrą sprawę, jutro mamy poniedziałek, paczki z Hero z edycji przedsprzedażowej powinniście dostać. Kolejny temat, jutro również będzie rozgrywana grupa A, jeśli chodzi o spotkania pro, no i właśnie Malen będzie walczył z Kolomuanim, Mane oraz zawodnikiem Renanem Lodim w turnieju, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ciekawe na ile nawet sam taki hype na nim będzie działał. Karamoch bardzo mocno spada, dużo tych kart spada, ta grupa gra za tydzień w poniedziałek, czyli 8 dni i ciekawe też jak to będzie wyglądało, pamiętajmy karty dynamiczne, jeśli Malen da dobry przykład, jeśli te karty będą bardzo fajne, jeśli będzie dał się na nich zarabiać, jeśli będą wahania, to może o kartach typu Karamoch czy Tovem pod kolejny tydzień, bo Tovem chyba też jest w kolejnym tygodniu, albo Locatelli, tak mi się przynajmniej wydaje, ale musicie to sami sprawdzić, ewentualnie jeszcze wam o tym powiem, no to będzie się opłacało. Natomiast, żeby wam przejść do tych właśnie upgrade'ów, możemy sobie sprawdzić na stronie jak to wygląda. W tym przypadku Ronaldinho niestety nie udało się, więc nie ma tutaj jednego z punktów tak naprawdę, jeśli chodzi o te wszystkie upgrade'y. Ikony, tak jak tutaj widzicie, można zauważyć. Neymar plus jeden inform już się kwalifikuje. Wszystkie karty, nawet te, które wychodzą później, bo na dobrą sprawę, jeśli wejdziemy sobie na główną stronę Footbina i zobaczymy, codziennie dostajemy mini drużynę, więc możemy zauważyć, że dzisiaj wyszedł Casillas, Cygankow, znaczy wczoraj jak oglądacie Gomez, Fati oraz Little, więc te karty po prostu jak wychodzą, no to mini drużyna, to ich spotkania wstecz też powinny być liczone, tak? Bo w przypadku RTTK liczymy od 24 listopada, jeśli chodzi o upgrade'y. Zobaczymy, kiedy zdecyduje się dać te upgrade'y, ale jeśli liczy się kolejka ligowa, może koło wtorku, środy, czwartku powinni zacząć się tym zajmować. Site, o którym wczoraj wam mówiłem, że ma nadejść, nadszedł i był tylko na jeden dzień do wykonania wyzwania budowania składu i to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli chcielibyście się na przykład dzisiaj zdecydować na wyzwanie o Oscara, również czas jest ograniczony, dostajemy takie tutaj ograniczenia czasowe.
Mangala to jest kolejny zawodnik według przecieków w wersji flashback, który ma się pojawić. W teorii 3 flashbacki były zapowiadane, zobaczymy jednak, czy tutaj pojawi się ich więcej. Tak więc taki content w chwili obecnej na dobrą sprawę wygląda. Ja trochę z tych ifów schodzę, w miarę znikają, niektóre na mniejszy, niektóre na większy zysk. Widać, że więcej inwestorów było niż przedwczoraj, bo przedwczoraj potrafił po 49 nawet schodzić, więc na tych ifach można naprawdę fajnie na wahaniach zarabiać, ale oczywiście, to może w każdej chwili się skończyć i to może w każdej chwili nie do końca wypalić. Codziennie jednak naprawdę dużo ifów potrzeba, za nami będzie liga weekendowa, za nami będą wysypy, za nami tak naprawdę będzie otwieranie paczek, bo wiele osób oczywiście otwiera te paczki, ale paczki są coraz mocniejsze i też będzie ich rozczarowywać z drop, to nie będą otwierać we wtorek, środę, czwartek bez opamiętania. Kilka kart złapałem, jak zauważycie, Solskiera mam po 17 tysięcy monet, więc ciężko, że na nim stracił, tak samo Scott, natomiast nie udało mi się dużo tych kart złapać z tego powodu, że to jest czysta reakcja, niestety niektórzy wiedzą wcześniej i to jest główny problem w takim przypadku. Jeśli zobaczymy sobie w chwili obecnej tą zawodniczy Scott, nie wiem, czy chodzi 22 tysiące monet chociaż, nie, Francescoli to nie jest oczywiście Scott, natomiast Alex Scott w chwili obecnej chodzi 22,5, łapana za 19, więc tutaj jakiegoś wielkiego szału nie ma. W przypadku Solskiera w chwili obecnej 18-20k, więc też zbytnio nie było odbitki, chwilę miał lekko wyższą, ale nie było jakiegoś hype'u, nie nakręciło się to niesamowicie. Tak więc dzisiaj hero pick i tak naprawdę mam nadzieję, że podniesienie tych segmentów, że będzie się działo na tym rynku, że te segmenty ruszą z dna, na którym się znajdują, no i będziemy mogli obserwować ciekawe sprawy. Karty eventowe raczej daję sobie na wstrzymanie, bo tak jak widzicie, tutaj kamera wam przysłania, ale możecie zobaczyć, kiedy to ukryje. 5 dni 21 godzin, wszystkie karty są do kolejnego piątku do godziny 19 dostępne, a to prawdopodobnie, a tak naprawdę na 99% generuje nam olbrzymie wysypy w czwartek czy następny piątek, tym bardziej, kiedy ludzie będą chcieli szybko skończyć ligę weekendową, żeby odebrać sobie takie nagrody i wtedy z tymi wszystkimi kartami specjalnymi w środku i wtedy może być duży hype i tak naprawdę duże spadki. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia na streamie o godzinie 18:30, teraz jak jestem chory, lekko później się odpalam, oraz o 6:00 jutro te materiale. Siema!